Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Kaźmierski. Chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia kolejnych materiałów w ramach Akademii Przemysł i Środowisko. Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Kaźmierski, jestem radcą prawnym. Zostałem także powołany przez prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu na funkcję stałego biegłego w zakresie ochrony środowiska. Zajmuję się problematyką pozwoleń zintegrowanych i ochroną środowiska w ogólności z punktu widzenia zakładów przemysłowych. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu zaprezentować zagadnienia związane z dostosowaniem pozwoleń zintegrowanych do najlepszych dostępnych technik, do konkluzji BAT. I o czym będziemy mówić? W pierwszej kolejności, czym są najlepsze dostępne techniki? Bo konkluzje BAT jest to dokument zawierający wytyczne związane z dostosowaniem instalacji, a bezpośrednio dostosowaniem pozwolenia, samej decyzji administracyjnej. Ale wychodząc od najlepszych dostępnych technik. Oparte są one na trzech filarach. Po pierwsze, stosowana technologia oraz sposób, w jaki instalacja jest projektowana, wykonana, eksploatowana i likwidowana. Po drugie, ma ona określać stopnie rozwoju umożliwiające owa technika. Ma być w takim stopniu rozwinięta, aby było możliwe jej zastosowanie. Zastosowanie pod względem technicznym, ale także ekonomicznym. No i pierwszy, podstawowy filar, ma być ona najbardziej efektywna w osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony środowiska, ale jako całości. Tak? Aby nie następowało przenoszenie obciążeń pomiędzy poszczególnymi komponentami, bo nie sztuką jest zminimalizowanie emisji do powietrza kosztem produkowania nadmiernych ilości odpadów niemożliwych do zagospodarowania. To wszystko musi być wyważone. No i teraz dalej, co mamy w pozwoleniach zintegrowanych? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Po pierwsze na to, co odróżnia pozwolenia zintegrowane od pozwoleń emisyjnych, w szczególności od pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, a więc, że ustalamy tam emisję wszystkich zanieczyszczeń. Tak? Wszystkich zanieczyszczeń. Nie tylko tych, dla których są na przykład określone wartości BAT-AL, ale wszystkich. Dalej, określamy warunki związane z postępowaniem z odpadami, tak, a także związane z poborem wód powierzchniowych czy podziemnych, o ile następuje ten pobór tylko na okoliczność danej instalacji IPPC. Dalej, w instalacji nie mamy w pozwoleniu zintegrowanym nie określamy warunków emisji niezorganizowanej i za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej. Tu oczywiście wyjątek, te sytuacje, w których mamy do czynienia z standardami emisyjnymi. Tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z instalacją emitującą lotne związki organiczne, a także z instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego. Tak, te aspekty nie są uwzględnione w pozwoleniu zintegrowanym, natomiast wszystkie inne emisje, rodzaje zanieczyszczeń uwzględniamy. Instalacje podlegające konkluzjom BAT nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisji. To jest nowum, które odróżnia właśnie konkluzję BAT od dokumentów referencyjnych BREF. Albowiem w dokumentach referencyjnych BREF nie mieliśmy określonych granicznych wielkości emisyjnych, tak zwanych BAT-AL. Oczywiście to nie jest też tak, że nie mamy żadnego ruchu. Instalacje istniejące mają możliwość uzyskać odstępstwa, ale uzyskanie odstępstw jest tylko w pewnym przedziale, mianowicie pomiędzy wartością wynikającą z konkluzji BAT, z BAT-AL, a standardem emisyjnym, o ile dla danego typu instalacji jest określony. Jeżeli nie jest określony, no nie mamy tej dolnej granicy i tu luz decyzyjny po stronie organu jest większy. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to nie jest udzielenie odstępstwa, nie jest widzimisię prowadzącego instalację czy też organu.
muszą być spełnione dodatkowe wymagania. Wymagania w szczególności w zakresie uzasadnienia konieczności wprowadzenia odstępstw. I ustawodawca w artykule 204 pokazuje nam, czym się organ i wnioskodawca winni kierować. A więc położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystyka techniczna instalacji lub inne czynniki mające wpływ na sytuację, w jakiej funkcjonuje instalacja, a także na środowisko. Bo nie wyobrażam sobie przypadku, w którym wnioskujemy o odstępstwa w zakresie BAT AL dla pyłów, jeżeli mamy do czynienia z instalacją położoną na terenie, na którym tło zanieczyszczenia jest wysycone. A jeżeli nawet mamy taką sytuację, no to organ powinien poczynić dużo dalej idące rozważania. Dlaczego? Czy inne warunki, na przykład ekonomiczne danej sytuacji, plan inwestycyjny, obciążenie środowiska, czy na to wpływają, czy nie wpływają? I teraz, jeżeli konkluzje BAT nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dopuszczalne wielkości emisji z instalacji ustala się uwzględniając potrzebę przestrzegania standardów emisyjnych i standardów jakości. W tym momencie chciałbym zakończyć tą część i zaprosić Państwa do dalszej analizy przepisów najpierw Prawa Ochrony Środowiska, a później w dalszych rozważaniach konkluzji BAT dla tej działalności, która Państwa dotyczy. Dziękuję serdecznie, do widzenia.